Witajcie kochani na kolejnym grzybobraniu. Dzisiaj mamy 6 października. No i jedziemy w lasy dobieszyńskie. Zobaczymy, czy przez tydzień urosły grzybki, czy będą łapieńki, pod grzybeczki. Jesteśmy już w lesie. No i mamy pierwszego kozaczka. No to czerwony kozaczek. Kolejny kozaczek. I pierwszy podgrzybeczek. Tu jaki duży. Ale tego nie biorę. Ale dzisiaj mamy zimno. Ma być dzisiaj mróz u nas. To już chyba się grzyby będą kończyć pomału. Jak taki mróz. Ten jaki wielki. Jeszcze trochę się znajdują, ale tu była już jakaś pani rowerem. Troszkę wyzbierało. Niestety za późno przyjechaliśmy. O, to niedobre.
Ten, jaki piękny. Piękna sztuka. Jaki grubiutki bobasek. No, widać go stąd. I tu takie dwa. Tu jeszcze taki piękny. Tu piękny. O, taki olbrzymi. Zobaczcie, jakie prawdziwki giganty. Ale już biedne przerosły. Już się biedne aż przewróciły. O, już będą popsute. Ale giganty, a tamtym razem byliśmy i nie widzieliśmy ich. I przez tydzień czasu musiały urosnąć. O kurde, szkoda. A tu jaki piękny podgrzybek. Zobaczcie. Na grubej nodze. Ale cudne. Ale piękniutki. Piękny. Tu już zjedzone. Tu jakie piękne. Dwa. Źle się urwały. No i zobaczcie na razie. Tyle mam. Prawie koszyk, ale jeszcze brakuje. Dobra, idę dalej. I pierwszego prawuska mam. A zobaczcie, jaki dziwny. Jak on urósł dziwnie. Ha. Jest taka byczułka. No to drugi. Też tak dziwny. Dziwnie urósł.
Jakieś mają małe łebki. I takie dziwne ogonki. I stoi przede mną. Piękny borowiczek. Taki brązowy łebek. Piękniutki. Zrobiłem mu zdjęcie. Jaki piękny. Jaki ma łebek śliczny. Cudny. Chociaż jeden, a porządny. Jeszcze jeden prawdziweczek. Zobaczymy, czy jest zdrowy. Zdrowy. Tylko taką jakąś żółtą ma plamkę. Ale zdrowiutki. Zobaczcie, i tu cztery prawusy przerośnięte już. Nikt ich nie znalazł. Jeszcze tu gdzieś widziałam. Gdzie on był? I tu też przerośnięte. A zobaczcie tu, jaki piękny, ale piękny okaz, aż się już przewrócił z ciężkości. Co za cudo. Ale piękniutki. Myszy go tutaj nadgryzły trochę, ale to co? Piękna sztuka. Na pewno będzie zdrowy. Zaraz zobaczymy. Widać, że tu już jest zdrowy. Zdrowiutki. Zdrowiutki. Tylko myszy go trochę pojadły. Ale tak to piękny garbasek. Śliczny trafił się na koniec. Cudo. I kolejna sztuka. Ale piękny łebek. Długa noga, też go myszy już tu podjadły, ale widać, że jest zdrowy. No trochę ma dziurek, ale dalej może będzie zdrowy. Zobaczymy później. Ale piękny. Jeszcze ładny podgrzybeczek. I kolejny piękniś. Na drodze. Na środku drogi. Ale grubasek. Ale.
piękno, tak. Jaki piękny grubasek. Śliczny. No to chyba kozaczek. Jaki dziwny. Fajny kolor. Siwy. U nas takich to chyba nie ma. Piękny. I grubasek. Kolejny. Podgrzybeczek. Grubasek. I pięknotki. Takie powinny być podgrzybeczki wszystkie. Piękne. Główki jak aksamit. I tu jaki malutki. Cudne. Żeby wszystkie takie były. I dwa maluszki jeszcze. Jakie maluszki piękne. Kolejny pięknotek. No i zobaczcie, tyle nazbieraliśmy. Dwa koszyczki. Mamy godzinę. Już ciemno. 18:24. Zobaczcie. O tej kończymy grzybki. Ale jestem zadowolona z tych prawdziweczków. Najpiękniejsze. No i zobaczcie, tyle podgrzybeczków, ale prawdziweczki najładniejsze się trafiły. No dobra. To już kończymy. To do następnego. Pa, pa.